coś się wybrać z Nowigradu nie mogę. Już miałem jechać do Skellige, kiedy przypomniałem sobie o zadaniach Diakstry. Zobaczmy, możemy biec. Spisek, mając na celu usunięcie króla. Chyba się pisze na ten spisek, jeśli mam być szczery. I jest jeszcze poszukiwanie białej damy. Właściwie nie tyle poszukiwanie, co zlecenie wiedźmińskie, więc... Chyba jeszcze tym się zainteresuję, zanim się wybiorę na Skellige. Nie, być może już wam się trochę Nowigrad znudził. Myślę, że ja też bym sobie odwiedził coś nowego, ale... zdecydowanie trzeba by zakończyć te dwie rzeczy. Tym bardziej, że... współpraca z Diakstrą zawsze się ciekawie zapowiada. Nie wierzę. Wiedźmin w Nowigradzie. Co na to kapłani? Kurtyzana. Oj, przepraszam, panienko. Chyba muszę piętro niżej. Tak jest. Ciekawe, kto w spisku będzie uczestniczył. To jak będzie? Jakiś porządny burdel tutaj. Passiflora. Biały wilk, witaj w Passiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Idź tędy, na górę. Staruszka, ale urodziwa. Na pewno za młodu była jeszcze piękniejsza. No dobrze. Wiedźmin Geralt. Wysoko urodzonego straszył szpicrutą, bo przed ołtarzykiem głowy nie schylił. Ciekawy jestem. Geralt, jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj walka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Myślałem o tym, co powiedziałeś. Że dopóki Radowid żyje, Triss i Yennefer nigdy nie będą bezpieczne. Żebyś wiedział. No dobrze, że się rozumiemy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Roż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. Dobra, a czego chcecie ode mnie?
Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Roż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Nikt cię nie widział, jak wchodziłeś. Tylko Madame i twój przydupas. Nie, Geralt z reguły nie miesza się w takie rzeczy. Bo przed ołtarzykiem głowy nie schyli. Natomiast w kwestii Triss i Yennefer. No cóż, Geralt nie zawsze się zachował rozważnie, więc możemy pójść tym tokiem rozumowania. I przyłączyć się do tego zamachu, tym bardziej, że Imiradowit niespecjalnie pasuje. No dobra. Wybierzmy się tam zatem. Miało być przy posterunku granicznym. To jesteśmy przy posterunku granicznym. Musimy Gregora szukać. Kurwa rzecz! No, on jest gdzieś tutaj. Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. No, okej. Zerknijmy, dokąd trzeba by się tu udać. Posterunek graniczny. Można by statkiem kawałek podpłynąć. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercja. Nie wiem, czy tu nie utknę gdzieś na mieliźnie. Ale kawałek popłyniemy tak czy inaczej. No i tyle spływania. Dalej już na piechotkę.
Zobaczymy, dokąd ten spisek będzie zmierzał. No, nie, nie głupia to byłaby historia, gdyby tego Radowida głowy pozbawić, co? Jest to. Dzieciaki się na polu bitwy bawią. Nie jest to dobry znak, co? Chodź, płotka. Daleko nie mamy, ale możemy pojechać razem. Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarze. Tam mogą być tak, no kurde, tego szewca mógł ktoś dopaść i teraz może czekać na mnie, to niekoniecznie. Może być dobry pomysł tam wjeżdżać, no ale... Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzyj się, może coś znajdę. Aha. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. Po ziemi. Wielkim. Ja mam takie... czasami uwielbiam akcji, potem znowu uwielbiam art. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ale przypuszczam, że gdzieś tam będę miał potem dużo więcej punktów niż potrzebuję. Bo wiecie o tym, jakby wracając do tego, można używać tylko 12 umiejętności, a tych jest tutaj naprawdę sporo. 20, 20, 20. 10, czyli 9, 70. Więc potem z czasem będzie można przeznaczyć kilka punktów na inne umiejętności i trochę inaczej walczyć, jeżeli taka ochota przyjdzie, nieprawdaż? Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. A to szewc, ktoś go chyba wziął i on buty wyrzucał po jednym. Chyba wiedział, że ktoś go będzie szukał, co? Dobra. To jest dobry kierunek. I tu kolejny. Czyżby to jakaś bestia go porwała? A ten co tu robi? Lokier. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rok nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy! Wielkie znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli! Do jaskini! O, tam! Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble! Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. Kaleczy, jaskinia troi, żółki. Okej, myślę, że sobie jakoś poradzimy. Trole są w porządku. No, z reguły nie są jakieś tam agresywne. Jeszcze się nie spotkałem z jakimś bardzo agresywnym trolem. A co my tu mamy? Patrzcie państwo. O, receptura Rubedo. Sprawdźmy, bo to
nic nie widzę. Co to może być to rubedo? Może jakaś petarda? Albedo jest? Co to było? Mniejsze... spokojnie. Albedo, rubedo... To są jakieś tam skład... To jest dobre. Ja już tu chyba byłem, co? Sądząc po kolorze. Sądząc po kolorze jaskini. Jak was ktoś wkurwi, to nie musi. Tala? No tak. Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? Geralt? No, Coppola! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda. Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Og nie ma. Rog nie ma. I Pog nie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Spokojnie. Talar wróci, tylko... musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta. Dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy. Wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry. Kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też? I dla Roga? Dla wszystkich po dwie pary! Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapuła. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roż i Dixter. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie, zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej? Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują żywców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego żywca nad Talara. Ta, jasne. Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt!
Naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypaple coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. No proszę, to sobie elegancko pogadali. O talarze opowiem wam przy najbliższej okazji, bo teraz chciałbym się zająć upolowaniem białej damy. Może być ciekawie, ale po to trzeba by się wybrać z powrotem do Nowigradu. Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. No tak to jest, jak człowiek sobie jedzie przez pola i nagle napotka takich łajdaków. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Uciekaj, szybko! No, dziewczyno, byłaś. Aha, odważnie się zrobił. Coś jeszcze? Jeszcze jakiegoś psa ze sobą wzięli. O co w tym wszystkim chodziło? Czemu chcieli spalić cię żywcem? Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Pewnie liczyli, że cię to skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc, Vatgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem. Proszę, weź sobie stamtąd, co chcesz. W
tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję. Bywaj. No, ja chętnie bym zostawił te pieniądze. Nawet nie zamierzam tego ruszać. No cóż, wróćmy na trasę. Jak mówiłem, być może mówiłem parę razy wcześniej, no czasami takie podróże się trafiają, że człowiek jedzie przez pola. To i niekoniecznie widzę potrzeby, żeby wam to wszystko z każdym detalem pokazywać. Ale jak tylko coś ciekawszego się dzieje, to natychmiast się włączam do zabawy. Nie uwierzycie, ale zabłądziłem. Ja pomyślałem sobie, że skoro zabłądziłem, to chociaż sprawdzę, co tu jest w okolicy. Gniazdo potworów. Nekery, ogrowate. Za małe te szkarady, żeby specjalnie olejów używać. Myślę, że je dopadnę. Gdzie to wasze gniazdo, łajdaki? Pamiętam o waszej poradzie, by te gniazda sprawdzać potem. Znowu jakiś unikat, ale co to może znaczyć? Niezłe, to chyba jakiś ciężki pancerz, co? Ciężka zbroja. Ale to z poziomu 15, to nie tak źle. Nic ciekawego, od kamień runiczny. A tu coś może być jeszcze. Można by sięgnąć po ten miód, ale to właściwie nie jest mi do szczęścia potrzebne. No dobra, no. Pora wrócić na szlak do tego Nowigradu. Powinienem sobie poradzić tym razem, jak się uważnie mapie przyjrzę. Tak sobie myślę. No i proszę, jak tu ładnie. W mojej okolicy już wschód. Nad Nowigradem jeszcze chyba nie do końca. Gdzieś to zlecenie na tą białą wdowę? Tak to się chyba nazywa. Chodź, Płotka. Jak już chcesz, możemy pojechać razem. Chociaż rzadko korzystam z jej usług. Ale to... Na dłuższe trasy zdecydowanie się przydaje. Holender, piękne są te widoki tutaj. Oj. Płotka, nie tak szybko. Za daleko żeśmy się zapędzili. Myślałem pierwotnie, że to w Nowigradzie, ale to jest tuż pod Nowigradem. Blisko. Właściwie Nowigrad widać już stąd. Witajcie, mistrzu. Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Jakoś mi się udało przeczytać, ale i tak potrzebuję więcej informacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Mirko i reszta? Tacy czterej, pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespą białą damę przechędożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale biała dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. Biała dama straszy na pola? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. To jak, wybawicie nas od niej? Zajmę się tym. I to skuteczniejszą metodą niż jurny Mirko. No proszę. Sobie. Ja nie jestem do końca pewny, kim biała dama jest. To pewnie upiór, ale pewnie też nie taki szkaradny. Skoro Mirko i jego banda ochotniej byliby, jak wspomniała kobiecina, wychędożyć białą damę.
Ale ładne tu jakieś sady, jabłonie. Całkiem możliwe. Sprawdźmy tutaj, jak to się sprawy potoczyły. No, hopy popili. Parki, zawodnicy. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Robota południcy. Południca, tak? Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystraszył. Czyli trzeba będzie Irden użyć? Skóra blada, chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Miały być cztery ciała. Poszukamy zaraz, ale już się ubezpieczę. Bo to upiór niewątpliwie. Ślady są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. No dobra, to pójdziemy po śladach. Gdzieś do sadu. Skubaniec pobiegł. No, biegał w tej wewte. Okej. To jest jakiś pies? Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Olender, najwyraźniej to ona zaciągnęła go w dół i wyhędożyła, co? Kule ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. No właśnie. Poszperajmy. Szukajmy. No, trzeba by się dowiedzieć przede wszystkim, co to za południca. Bo to z reguły jakaś kobiecina, co? Znaczy, to na pewno jest. Coś tam się kręci, ale to mnie teraz nie będzie interesować za bardzo. Chodź, koniku. Oj, płotka, płotka. Tu chłopy pracują. Jakby nigdy nic. Co mają? O, elf w polu. Jakaś brygada krasnoludów. No tak, to blisko Nowigradu. Witaj. Witaj, witaj. A chłopaki Tasaka. Pewnie haracz zbierają, albo cholera wie co. Witajcie, mistrzu. Wygląda na to, że ta wasza dama to południca. Czyli? Bogowie, biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak, rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lusia uciekła sprzed kobierca na pole i podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała na z rękowiny. Czekajcie, pokażę wam. No, srebrny sztylecik się przyda. To może być to, co trzyma południcę. Rodzice Lusi nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie! Tylko zabijcie Lusię tak, żeby już więcej nie cierpiała. No, zobaczymy, czy ta historia się... Oj, przepraszam. Sama kobieta na mnie wpadła, ślepa jakaś, to... zobaczymy, czy ta historia potoczy się w jakiś niespodziewany sposób. Z reguły te wiedźmińskie poszukiwania, te zlecenia potrafią zaskoczyć, nie? Ale zobaczymy. Może nie tym razem. Może tym razem po prostu zapolujemy i ubijemy szkaradę?
Jestem przygotowany? Jestem. No tak. Południce pojawią się tylko wtedy, gdy słońce jest w zenicie. Okej. Najgorszy problem, że puszczają eliksiry. Co, pasku? Zażyjmy sobie. Szkarady mają. Mają kopę. Na to. No proszę. Ale parę rzeczy żeśmy... A proszę, tak. Trofeum. Zostanę przy tym sukubie. Znaleźliśmy też miecz tutaj jakiś, o ile? Tutaj jest Deitwen. Niezła rzecz. Srebrny, kolejny srebrny, 225. Słabszy niż ten, którego mam. O. No i proszę. Jedynie nagrodę odebrać. Okazało, że śledztwo niespecjalnie obfitowało w zaskakujące zwroty akcji. Ale i tak bywa. Odbierzmy zatem nagrodę, a potem przyjrzymy się, czy warto jeszcze sprawą Dijkstry się zajmować? Witajcie, mistrzu. Po problemie. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze. I niech wam się szczęści. Pozdrawiam was zatem bardzo serdecznie. I do... Oj, cholera, te kobity na mnie włażą. I do zobaczenia. Prawie poziom osiągnąłem następny, ale to następnym razem. Oceniajcie, subskrybujcie, pamiętajcie o playlistach tutaj, trzymajcie się, hej.